Witajcie w drugiej części newsów z zeszłego tygodnia. W Finlandii powstało niemałe zamieszanie po deklaracji o możliwym przekazaniu Ukrainie hornetów. Tamtejsza premier Sanna Marin oświadczyła w Kijowie, że Finlandia jest gotowa rozważyć przekazanie F-18 hornet, które są na stanie wojsk tamtego kraju. Finlandia wybrała już ich następców, a mianowicie F-35, których zakupi 64 egzemplarze. Wszystko fajnie, ale ta deklaracja spotkała się z ostrą krytyką. Między innymi ministra obrony, który stwierdził, że pani premier z nikim nie konsultowała tej deklaracji. Według niego sama Finlandia potrzebuje tych myśliwców. Głosy sprzeciwu płyną także od koalicjantów, liderów opozycji itd. Wiele wskazuje na to, że pani premier w pojedynkę, bez konsultacji rzuciła taką propozycję. Cóż... Pierwsze F-35 będą w Finlandii dopiero na początku 2026 roku. A to kraj nieco większy od Polski z niebezpieczną rosyjską granicą o długości ponad 1300 km. Zatem faktycznie, Finlandia potrzebuje myśliwców sama dla siebie. Ten kraj ma obecnie 62 szerszenie, które zostały do niej dostarczone w latach 1995-2000. Są to można powiedzieć Podstawowe hornety, a nie ich późniejsza modyfikacja zwana superhornetem. Niezależnie od konsekwencji deklaracji, szanuję panią premier za charakter i jasne stawanie po stronie Ukrainy w tym konflikcie, które wykazuje niemalże od samego początku. Norwegia zdecydowała o przekazaniu Ukrainie kolejnych systemów na SAMS. Trwa zabezpieczenie rakietowe Ukrainy. Norwegia chce przekazać Ukrainie dwie pełne jednostki ogniowe systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu NASAMS. Na razie, ogólnie, zadeklarowano 11 takich jednostek. Dwie przekazały już USA i zamówiły 6 kolejnych. Dwie przekażą właśnie Norwezy i jeden ma pochodzić od Kanady. NASAMS to dość popularny system w Europie. Używają go m.in. Litwini, Hiszpanie czy Holendrzy. Ten system to dziecko amerykańskiego i norweskiego przemysłu. Jest zaliczany do systemów obrony krótkiego zasięgu i wykorzystuje przede wszystkim rakiety IM-120 Amram o zasięgu 25 km, a w wersji rozszerzonej ER nawet o zasięgu 70 km. NASAMS brał udział w polskim przetargu na system obrony krótkiego zasięgu Narev, ale ostatecznie uległ Brytyjczykom, którzy zaoferowali nam pociski KAM. I jeszcze jedna uwaga do systemów NASAMS. Jednym z argumentów podnoszonych za ich przekazywaniem Ukrainie są spore ilości rakiet, które posiada NATO. A są wykorzystywane przez ten system. Zatem, im więcej, tym lepiej. Iran potwierdził zakup SU-35. Przedstawiciel państwowych mediów Iranu potwierdził, że ten kraj zakupił od Rosji myśliwce SU-35. Prawdopodobnie to są te same egzemplarze, które miały trafić do Egiptu, ale z racji nacisków z USA, Egipt ostatecznie zrezygnował z tego zakupu. Do tej pory Rosja nie skomentowała tej informacji. SU-35 to dwusilnikowy samolot, daleko idąca modyfikacja SU-27 i określany przez Rosjan jako samolot klasy 4, czyli no, przynajmniej na papierze, światowy top. Obecnie jest to najnowocześniejszy seryjny samolot myśliwski w rękach Rosjan i tak będzie też w Iranie, bo w zasadzie najlepszy rodzaj myśliwca, który obecnie mają, to MiG-29 oraz słynny F-14 Tomcat który pozostaje co prawda dalej w służbie, ale z naturalnych powodów, m.in. z braku części zamiennych, jest mocno oszczędzany. Z pewnością taki samolot przyda się Iranowi w przypadku ewentualnego ataku Izraela. I być może zobaczymy pojedynek F-35 z Su-35. Choć, jak pokazały testy w Egipcie, Su-35 ma problemy z zachodnią technologią. Egipcjanie zrobili testy na sucho, między Tesso, Rafal, ASU-35, i ten drugi, no, przegrał. Jego radar został zagłuszony i nie mógł naprowadzić uzbrojenia na swojego przeciwnika. A Francuz go zestrzelił. Oczywiście niedosłownie, ale gdyby mógł, to by to zrobił. Pakistan rozważa przekazanie Ukrainie czołgów. Ciekawa informacja dociera do nas z Pakistanu. Tamtejsze władze podobno rozważają przekazanie Ukrainie kilkadziesiąt czołgów. Mowa o 44 egzemplarzach czołgów podstawowych. T-80 UD, które notabene ten kraj nabył właśnie od Ukrainy w latach 90. Pakistan w zamian oczekuje pomocy finansowej, bo niestety prawda jest taka, że ten kraj jest mocno niestabilny wewnętrznie. Część czołgów, które w swoim czasie nabył Pakistan, była nowa, ale co najmniej kilka pochodziło ze stanu wojsk Ukrainy z racji problemów producenta. T-80 UD to stosunkowo nowoczesny czołg z dobrym systemem kierowania ognia. Pancerzem reaktywnym drugiej generacji Kontakt 5 i oczywiście działem 125 mm. W przeciwieństwie do swojej podstawowej formy, że tak to ujmę, to znaczy T80, posiada on silnik diesla zamiast turbiny gazowej. W każdym razie z pewnością taki czołg przyda się Ukrainie. Warto zaznaczyć, że Pakistan całkiem mocno wspiera Ukrainę w swojej walce o wolność. Poprzez transport m.in. środków medycznych czy amunicji, szczególnie artyleryjskiej. 155 mm. Czy Leopardy 2 trafią do Włoch? Bardzo interesująca wiadomość napłynęła z Półwyspu Apenińskiego. Według tamtejszych mediów, Włosi myślą o kupnie czołgów Leopardy 2 w najnowszej konfiguracji. Co do liczby czołgów, pojawiają się różne głosy. Jedne mówią o zakupie od 70 do 100 czołgów, ale są także głosy mówiące nawet o zakupie 250 egzemplarzy. Jeśli zakup byłby tak duży, to z pewnością część produkcji trafi do Włoch. Wtedy czas dostaw zapewne zostałby skrócony. Bo o terminach dostaw nowych czołgów od niemieckiego producenta już się tutaj wielokrotnie wypowiadałem i nie będę znowu złośliwy. Leopardy 2 mają być uzupełnieniem lokalnego czołgu Ariette, czyli z włoskiego Baran, który obecnie jest modernizowany do standardu C2. Niemniej to dość przeciętny czołg, mówiąc szczerze, i ma dwie zasadnicze wady. Pierwsza. To pancerz, a druga to przechowywanie amunicji, przed którą w żaden sposób nie jest chroniona załoga. Będzie strzał, będzie bum. Leopardy mają być rozwiązaniem pomostowym do czasu opracowania europejskiego czołgu nowej generacji, nad którym pracują obecnie Niemcy i Francja. Ale wydaje się, że projekt idzie dość opornie i być może tego projektu nie uda się doprowadzić do końca, co nie jest niczym nowym w historii europejskich projektów wojskowych. Jak widzicie, nadchodzą złote czasy dla leopardów. Zamówienie z Węgier oraz z Norwegii, a za drzwiami stoją już Włosi, być może Czesi, a może nawet i Litwa. Ciekawe, czy ktoś z naszych lokalnych partnerów zainteresuje się K2. Myślicie, że są na to szanse? Niemcy kupują izraelski system obrony przeciwrakietowej RO3. Tego typu informacja zaczęła się pojawiać już w zeszłym roku, niedługo po napaści Rosji na Ukrainę, ale temat wraca ponieważ Waszyngton miał wydać pozwolenie na sprzedaż systemu dla RFN. Waszyngton musiał wydać taką zgodę, bo USA współfinansowały stworzenie tego systemu. Arrow-3 to potężny zestaw obrony przeciwrakietowej, który służy do zwalczania pocisków balistycznych niezależnie od głowicy. Rakieta przechwytująca ma prawie 2500 km zasięgu i może strącać rakiety nawet w przestrzeni kosmicznej. Potencjalnie więc Arrow-3 mógłby strącać nawet satelity. Jego radar w wersji rozszerzonej Super Green Pine ma nawet zasięg 900 km. Zatem ten system mógłby spokojnie z terytorium Niemiec obserwować to, co się dzieje na terenie m.in. Kaliningradu. Według producenta jego możliwości zeszczeliwywania pocisków to nawet 5 sztuk w ciągu 30 sekund. Tak więc na papierze ten system jest naprawdę świetny, choć czeka go jeszcze chrzest bojowy. Być może w starciu z Iranem. Kończymy smutną informacją dla fanów F22. Ogłoszono, że w przyszłym roku nastąpi proces wycofywania tej legendy współczesnego lotnictwa. Nie wiem jak u Was, ale moje serce krwawi. Na początku zostaną wycofane 32 egzemplarze Raptora. F22 był pierwszym myśliwcem piątej generacji, który został przyjęty do służby. Aczkolwiek obecnie będzie zastępowany przede wszystkim młodszym bratem F35. Niestety to nie koniec smutnych wieści, ponieważ tempa nabiera również wycofanie A-10C Thunderbolt 2. W tym roku ma zostać uziemionych na wieki wieków 21 sztuk, a w przyszłym już 42 maszyny. Pierwotne plany zakładały, że A-10 będą służyć do 2040 roku, podobnie zresztą jak Raptory, ale siły powietrzne naciskają, aby cały ten proces przyspieszyć. Według USAF a 10 nie nadaje się do współczesnej walki i zostanie łatwo stracony w przypadku walki z przeciwnikiem wyposażonym w dobrą obronę przeciwlotniczą czyli, patrzcie, ewentualny konflikt z Chinami. Także miski jesteśmy chyba już starzy, przynajmniej część z nas i klasyki naszych czasów zaczynają trafiać do muzeum. Choć być może A10 zostaną chociaż w części przekazane Ukrainie, która o to zabiega. Na transfer F-22 nie ma co liczyć. No i tyle. Ile dziś dla Was przygotowałem? Dzięki za poświęcony czas. Przypominam o subskrybowaniu kanału. No i zapraszam do sekcji komentarzy. Trzymajcie się i do następnego materiału. Hej!